sam jest nocnym stróżem krainy naszej. Jam jest przywiązany jak pies, co w nocy strzeże. Ja zlizuję rany, ja wrzody goję, co się odradzają z każdej głupoty, lenistwa i zdrady. I chociaż czujniej drzymam niż pod bruzdą zając, nie wiem, co w trawie piszczy i nie daje rady dosłuchać tego, a wiem, że tam piska. Basan prawi, jako najwalniejsi gębacze, odrośl od tych samych pni z moich dni. Wolałbym już stokroć razy policzone dni, niż ten bieg, bieg, pęd, gonitwę ku przepaści, odchłani, zawrotach. Miska, panie? A, no wie, panie? Tak jest, panie, tak jest. Dla stołu podaną. Patrzcie, nowy kaftan i buty, a nadzienie? Szyja nowa, gładka i czysta, bez rzemienia. Wiesz, co to znaczy? Wolny jesteś. Jak wór skórzany bez rzemienia, jesteś nie do rzeczy. Co ty pleciesz? Gdy rzemieniem byłeś przewiązany, wszystkie sprawy w tobie się trzymały. Każda na swoim miejscu to cię grzało. Aktorstwo Andrzeja Balcerzaka jest zjawiskiem dość rzadkim w naszym teatrze. Jest to bowiem aktor charakterystyczny, można by powiedzieć nawet właściwie komediowy, o dużej sile komicznej, a jednocześnie aktor, który wnosi coś jeszcze do kreowanych przez siebie postaci. Mianowicie wnosi jakieś ciepło, jakąś lirykę. Można by powiedzieć, że jest to smutny klaun. W każdym razie aktor, któremu nieobca jest i refleksja, i zaduma, i właśnie coś poetyckiego, co zabarwia.